Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj odpowiemy na bardzo ważne pytanie, czemu rowerzyści nienawidzą e-bike'ów? No dobra, to może był lekki clickbait, ale jednak coś w tym jest, szczególnie w internecie, że rowerzyści na grupach rowerowych mają nastawienie, że o nie, e-bike to nie jest rower, e-bike to jest bardziej motor, że e-bike jest dla dziadów, że e-bike niszczy trasy. A dlaczego tak ludzie mówią? Dlatego, że nie rozumieją e-bikingu, bo e-biking to jednak jest troszeczkę coś innego niż biking i dzisiaj na to odpowiemy. Oczywiście na potrzeby odcinka zostałem wyposażony w e-bike'a, konkretnie jest to BH Atom X model ER949, taki najbardziej hardkorowy elektryk od właśnie BH Bikes. Nie wiem, czy kojarzycie, jest to marka hiszpańska, od jakiegoś czasu pojawiła się w Polsce i właśnie od polskiego dystrybutora taki rower dostałem teraz na test. Już troszkę na nim jeździłem, dzisiaj jestem konkretnie na szyndzielni. Przejdziemy się tutaj rundkę i troszeczkę Wam powiem właśnie o tym, jak ten rower jeździ i dlaczego on jest czymś innym niż tylko rowerem enduro z dodanym silnikiem elektrycznym. Rower odpalony, możemy jechać, na razie jest równiutko po asfalcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeździliście na e-bike'u, ale pierwsza rzecz, kiedy wsiądziecie, zaczynacie pedałować i czujecie to wsparcie, to od razu banan się pojawia na gębie. Ogólnie o e-bike'ach można pewnie powiedzieć bardzo, bardzo dużo, ale zaczniemy od takich totalnych podstaw. Czym jest taki prawdziwy e-bike? Po pierwsze, to nie jest motor elektryczny, tylko jest to rower, który wspiera nas przy pedałowaniu. Taki prawdziwy, dobry e-bike to jest rower, który ma silnik zintegrowany w ramię, w okolicach korb i on wspomaga nas w momencie, kiedy pedałujemy. Kiedy nie pedałujemy, on nas nie wspomaga, więc nie jest to od razu pierwszy mit, motor, gdzie odkręcamy manetę i lecimy. Tak, oczywiście są takie konstrukcje, samoróbki, gdzie ludzie po prostu dodają nie wiadomo jakie moce z silnikiem w tylnej pięści, odkręcają manetę i lecą 100 na godzinę. Tylko, że to według Unii Europejskiej nie jest e-bike, tylko taki, nie wiem, to się nazywa motorower elektryczny czy coś takiego. Ogólnie rozwiązanie z silnikiem w pięści byłoby bez sensu, a to po prostu dlatego, że ten rower by jeździł beznadziejnie, bo mielibyśmy tylne koło, które waży 5 kg i odbija się na każdej nierówności. Chodzi o to, żebyśmy pedałowali i czuli, że nas wspomaga, szczególnie kiedy podjeżdżamy pod górę. Dodatkowo warto powiedzieć, że rower też nie jedzie szybko, bo według przepisów wspomaganie takiego roweru może być do 25 km na godzinę. Czyli tutaj nawet jak sobie damy mocno, dużą moc na silnik, to i tak jakoś super szybko nie pojedziemy, więc po co ten rower elektryczny, skoro on ma tyle ograniczeń? No może jak jedziemy po płaskim, jeździmy sobie po płaskim, po lesie i tak dalej, to nie ma to dużego znaczenia, ale zaczyna mieć większe znaczenie, kiedy zaczynamy jeździć po górach. Z racji tego, że moja praca wymaga, żebym śledził trendy internetowe, to obserwuję sobie internety. Zresztą przygotowuję dla Was kanał, więc sobie dużo tych internetów śledzę, czytam, grup, forach i muszę przyznać, że jest coś takiego, że są ludzie, którzy są w internecie i są ludzie, którzy jeżdżą naprawdę. I rzadko kiedy te dwie grupy się pokrywają. I takim przykładem jest właśnie nastawienie do używania e-bike'a w górach. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeździliście, także naprawdę pokonaliście 1000 metrów w pionie. Bo jeżeli zakładamy, że mamy rower, który waży 15 kg, my ważymy powiedzmy 85, no to wtedy mamy 100 kg. I żeby 100 kg wrzucić na 1000 metrów w pionie, to jest tak, jakbyśmy, żebym Wam nie skłamał, 100 ton wrzucili na 1 metr. 100 ton na 1 metr. To jest taka praca, tylko na ten ruch do góry, nie licząc tego pedałowania. Więc naprawdę pedałowanie w górach jest ciężkie, a zwiedzanie gór na rowerze to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że wsiadasz na rower 50 km po górach i w ogóle niesamowita sprawa, bo to jest prawie niemożliwe. Zrobić 50 km to naprawdę trzeba być już mocnym, dobrym kotem. O. A z ciekawostek powiem Wam, że teraz jadę pod górę w miejscu, gdzie normalnie już ledwo jadę i dyszę albo pcham, jeżeli to jest drugi, trzeci podjazd, a teraz sobie normalnie się jadę nawet na obniżonym siodełku. Mam tryb wspomagania taki prawie najwyższy i po prostu jestem w stanie prędkość na tym momencie 7 km na godzinę, ale powiedzmy o taką prędkość jak teraz, czyli 12-11, wjeżdżać sobie w podjazd, gdzie normalnie albo wpycham, albo jadę, nie wiem, no 5-4 km na godzinę. No i to jest już ten pierwszy duży plus e-bike'a. Po prostu się jedzie. Po prostu się jedzie, a nie pcha. No i teraz pewnie padłoby pytanie, no ale przecież o to chodzi w rowerze, żeby
to był sport, żebyśmy mieli wysiłek, żebyśmy pokonywali te góry własnymi siłami. Po to sobie myślał na rower, żeby własnymi siłami dawać radę. I zgodzę się, i pewnie osoby, które jeżdżą dużo po górach i naprawdę są w stanie dobrze jeździć po górach, bo naprawdę trzeba sobie wyrobić dobrą formę, żeby dać radę normalnie iść po górach, spokojnie mogą tak robić. Ja regularnie jeżdżę po górach i daję radę bez e-bike'a. Z e-bike'iem jest może łatwiej, ale też czasem jest trudniej, ale o tym powiem później. Ale jeżeli ktoś nie jeździ regularnie albo chce jeździć więcej razy zjechać, przejechać więcej, to wtedy e-bike okazuje się bardzo fajnym rozwiązaniem. I znowu, po co hejtować, skoro jesteśmy w stanie w tym samym czasie, dając taką samą energię, jak normalnie dajemy na rower, przejechać więcej. Bo po prostu mamy więcej siły w nogach, bo mamy silnik, który nas wspomaga. 250 W silnik, tylko że to, że ma 250 W nie określa wcale, jak jest silny. Dlatego, bo z tej samej mocy silnika możemy więcej albo mniej mieć momentu obrotowego. I w tym momencie te lepsze silniki, czy to od Shimano, czy to od Brose, bo taki silnik mam tutaj w rowerze, one generują już tam około 80 Nm. I to, jak to wygląda do jazdy? To jest tak, że mniej więcej to jest dwa razy tyle, co ma w miarę wysportowany kolarz i trzy razy tyle, co ma taki leszczu. Myślę, że tak możemy to liczyć. To sobie pomyślcie, że teraz idziecie pod górę, się męczycie i nagle macie trzy razy większą moc w nogach. Wjechałem na szczyt, zajęło mi tutaj w przypadku cyberniaka jakieś 10 minut i jest to mniej więcej dwa razy szybciej niż jakbym przejeżdżał tutaj, podjeżdżał i wypychał klasycznym moim rowerem. Fajnie? Fajnie. Przede mną zjazd i miejsce, gdzie może nie jest fajniej, ale jest inaczej. I dla jednej będzie to dobrze, a dla innej pewnie będzie troszkę gorzej. Za chwilę zresztą wam o tym troszkę więcej powiem. Jeśli chodzi o zjazd, to najważniejszy parametr to jest waga roweru. W przypadku roweru, na którym jeżdżę, jest to 25 kg, czyli jest to masa roweru downhillowego sprzed 15-20 lat. Tylko w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę, że ten ciężar, ten dodatkowy ciężar jest przyczepiony do dolnej rury, jest przyczepiony do suportu. I to powoduje, że środek ciężkości takiego roweru się bardzo mocno obniża i rower staje się taki ultra stabilny i ultra przyklejony do ziemi. I to powiedzmy może być plusem dla innych będzie troszeczkę minusem, ponieważ mamy tu taki pęd roweru i czy to będzie uciekający kamień, czy to będzie śliski korzeń, ciężko jest wybić rower z rytmu i naprawdę jeżeli nie jesteśmy bardzo zaawansowani, to możemy potraktować to jako duży plus, bo będzie nam się jeździło na tym rowerze stabilniej, nie będziemy mieli problemu, że będziemy wybijani z rytmu. Jednak jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, mamy techniki, które wynieśliśmy już z jazdy na nie e-bike'u, na rowerze klasycznym, potrafimy przeskoczyć z zakrętu w zakręt, docisnąć rower, to możemy właśnie poczuć taką lekką ospałość tego roweru spowodowaną tym, że ten rower po prostu jest cięższy. Z racji tego, że rower jest cięższy, on musi mieć mocniejsze hamulce. Tutaj mamy akurat czterotłoczkowe i X-teki, które sobie bardzo dobrze z tym dają radę. A dodatkowo taka ciekawostka, to nie jest pierwszy e-bike, na którym jeżdżę, więc to zauważyłem też w poprzednich e-bike'ach. Amortyzacja wydaje się pracować lepiej, pracować czulej, a to dlatego, bo amortyzacja zaczyna pracować już pod ciężarem samego roweru. Czyli w momencie, kiedy wpadamy w jakąś dziurę, amortyzator nie ugina się dopiero, kiedy siła z naszych rąk i z naszych nóg przejdzie na zawieszenie, tylko już pod ciężarem samego roweru on ten pierwszy ruch zaczyna robić, dlatego wydaje się, że ta amortyzacja pracuje lepiej. No i jakby można powiedzieć, że troszeczkę przez to mniej bolą ręce, mniej bolą nogi od jazdy w terenie. Jeżeli chodzi o ten konkretny rower, to tutaj warto wziąć pod uwagę, że mamy koła 27,5 cala szerokie,
dzięki temu, powiedzmy, jest troszeczkę lepsza trakcja, ale też rower jest troszeczkę bardziej zwinny, a jeszcze bardziej zwinny jest przez to, że mamy tutaj bardzo klasyczną geometrię, o której opowiem za chwilę. Przejdźmy konkretnie do roweru, na którym mierzę, czyli BH'a Lynxa 6 Pro SE. Mamy tu oczywiście topowe części, szczególnie jeżeli chodzi o amortyzację, bo z przodu mamy Foxa 36 Faktory z tłumikiem Grip 2, z tyłu mamy X2 Performance, ale powiedzmy, że na takie potrzeby roweru to już jest naprawdę bardzo dużo. Charakterystyka pracy tego zawieszenia moim zdaniem jest mocno liniowa, co bardzo fajnie wpływa właśnie na jazdę w terenie, ale może nie jest najkorzystniejsza, jeżeli chodzi o skoki. Ale myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na e-bike'a, to raczej skoki są pewnym dodatkiem, a nie jakby tą korem jazdy na rowerze. Zresztą jak widzieliście na filmie, skoki w tym przypadku też nie są szczególnie problemem. Jeżeli chodzi o specyfikację, to powiedzmy o takiej specyfikacji typowo e-bike'owej, czyli jaki mamy tutaj osprzęt wspierający. Po pierwsze mamy silnik Brose, silnik, który między innymi występuje w Specialized'ie. Jest to firma, która może nie jest dla Was taka oczywista, ponieważ jest to firma, która nie branduje się szczególnie mocno na silniku, ale za to robi silniki elektryczne od wielu, wielu lat i robi m.in. silniki do Audi, silniki do BMW. I to nie tylko te silniki napędzające, ale wszelkiego rodzaju silniczki, czy to do szyb, czy to do wycieraczek, więc powiedzmy sobie szczerze, doświadczenie z silnikami ma naprawdę duże. Jeżeli chodzi o baterie, mamy tutaj baterię 700 Wh i jest to duża bateria. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda w przypadku innych e-bike'ów, ale powiedzmy, że one zaczynają się tam od 400, a tutaj mamy 700 wkładaną od góry, przez co nie musimy podnosić roweru, czy mamy przyklejone błoto, nie musimy się w tym babrać, po prostu odpinamy sobie od góry klapę, wyciągamy baterię. Taka bateria teoretycznie według producenta starcza na 150 km. Moim zdaniem to nie starcza na 150 km, może po asfalcie, może w jakimś trybie eko. Dla mnie do jeżdżenia po górach, powiedzmy w umiarkowanym trybie, że nie jadę cały czas na super sporcie, sobie przyłączam na te ekonomiczne programy, kiedy nie jest szczególnie pod górę, to myślę, że 50 km po górach można zrobić. Więcej to już naprawdę trzeba się postarać, ale 50 km po górach to powiedzmy jest jakieś 4 godziny jazdy w terenie, więc myślę, że prędzej padną Wam ręce niż padną Wam nogi. Tak jak powiedziałem, w e-bike'u bardzo ważne są hamulce, mamy tutaj czterotłoczkowe X-teki i muszę przyznać, że w terenie tych hamulców mi nie brakowało. W każdym momencie byłem w stanie dohamować do tego momentu, aż blokowałem oba koła, więc poziom hamowania tu jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o opony, mamy tutaj Magic Mary i wydaje się, że to jest opona typowo zjazdowa, tylko znowu nie możemy patrzeć na e-bike'a w taki sam sposób, jak patrzymy na rower enduro. Mamy tutaj zawsze bardziej agresywne zawieszenie, mamy tutaj bardziej agresywne opony, ponieważ i amortyzacja, i opony działają pod dużo większym naciskiem wagi też samego roweru. I tutaj ten rower, który wydaje się rowerem enduro, jest naprawdę troszeczkę bardziej rowerem trailowym all mountain z większym skokiem, dopasowanym właśnie do roweru trailowego. Szczególnie, że jeżeli zwrócimy sobie uwagę na geometrię, tu znowu mamy dziwną sytuację, bo mamy geometrię, w której mamy kąt główki 67 stopni, mamy ridge w MC 445 mm, czyli mamy bardziej taką klasyczną trailowo all mountainową geometrię, która dla osoby, która jeździ typowo enduro, trzepie rower enduro, wydaje się dosyć oldschoolowa. Ale z drugiej strony, jeżeli bierzemy pod uwagę, że ktoś dopiero ma zacząć przygodę z e-bikingiem, z kolarstwem grawitacyjnym od e-bikingu, to może się okazać, że taka geometria będzie powodowała, że będzie łatwiej mu zapanować nad tym rowerem i będzie mu na tym rowerze troszeczkę wygodniej, szczególnie jeżeli założy, że taki rower nie tylko ma mu służyć do tego, żeby ostro nasuwać w górach, ale też do tego, żeby sobie pojechać do lasu, czy nawet pojechać na ścieżce rowerowej, bo jeżeli płacimy tyle, ile płacimy za ten rower, to prawdopodobnie będziemy chcieli, żeby on był bardziej uniwersalny. No i właśnie teraz przejdźmy do ceny. Standardowo ten rower według katalogu powinien kosztować 29 499 zł, czyli powiedzmy prawie 30 tysięcy. Polski dystrybutor jednak postawił na to, że mamy świeżą markę na rynku i w tym roku ten rower w Polsce jest dostępny za 21 999 zł, czyli powiedzmy już troszeczkę mniej niż te 30 tysięcy. Zwróćmy więc uwagę, że ten rower jest bardzo inny od klasycznego roweru enduro. Po pierwsze mamy bardzo kontrowersyjny, wyróżniający się wygląd. Po drugie mamy dosyć klasyczną geometrię jak na rower enduro. Po trzecie jest to e-bike. Poza tym nie jest to typowy rower enduro, tylko tak jak powiedziałem, jest to dosyć klasyczna geometria,
charakterystyka roweru bardziej trailowa, komponenty bardziej enduro, 160 mm skoku, koła w rozmiarze plusowym, czyli bardzo, bardzo specyficzny rower. Dla kogoś, kto szuka uniwersalnego i bajka również z cięższym zastosowaniem niż dla osoby, która szuka typowego i bajka pod enduro. Więc powiedzmy sobie szczerze, i biking jest bardziej dla ludzi, którzy szukają roweru do eksplorowania, do szukania ciekawych miejsc, do jeżdżenia w miejsca, które nie są typowo rowerowe, właśnie tylko dla kogoś, kto szuka roweru, gdzie pojedzie, w miejsca, gdzie normalnie by nie poszedł, gdzie normalnie by nie pojechał na rowerze, gdzie normalnie nie dałby rady pojechać na rowerze i po prostu eksplorowania. Co w takim razie osobiście uważam na temat e-bike'a? Czy ja chciałbym zastąpić mój rower enduro e-bike'iem? Oczywiście bym nie chciał, pomimo tego, że jak skończyłem jazdę na e-bike'u, wróciłem znowu do mojego normalnego roweru, zacząłem podjeżdżać do mnie, o Boże, ciężko. Ale było ciężko, potem było troszkę lżej, potem następnego razu już zapomniałem, jak było fajnie na e-bike'u i znowu wróciłem do mojego normalnego roweru, dalej buduję formę, dalej jeżdżę na rowerze klasycznym i chciałbym mieć drugi rower e-bike, ale nie po to, żeby jeździć po tych samych ścieżkach, tylko po to, żeby właśnie odkrywać nowe ścieżki, żeby w mojej pięknej okolicy szukać może miejsc, które będą się nadawały właśnie pod klasyczny rower, ale gdzie mogę dojechać e-bike'iem, gdzie mogę na przykład sobie nową ścieżkę podjazdową rozjeździć e-bike'iem, jako taki rower pomocniczy, rower drugi, rower, który mogę pożyczyć komuś, kto przyjedzie do mnie, z kim będę mógł właśnie pojechać na moje klasyczne trasy enduro, a wiem, że normalnie nie ma takiej formy, żeby dać radę 2-3 razy przejechać po takim OS-ie. Więc jak widzicie, e-bike jest bardzo fajny, e-bike nie jest dla każdego i e-bike jest troszeczkę czymś innym niż klasyczny rower z dodanym silnikiem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mam nadzieję, że troszeczkę zmieniliście opinię o e-bike'ach, jeżeli mieliście złą, jeżeli mieliście dobrą, to mam nadzieję, że ciągle macie dobrą. Jeżeli Wam się podobał odcinek o takim rowerze i chcielibyście się dowiedzieć o innych rowerach więcej, to koniecznie napiszcie to w komentarzu. Ja muszę dodać, że w tym roku zobaczymy, jak nam pozwoli ta sytuacja z wirusem. Chciałbym przygotować taki dzień, kołowanie na e-bike'a, gdzie właśnie dostaniemy rower od BH-a, będziecie mogli spróbować wziąć taki rower i pojechać ze mną na taką pętlę enduro tutaj po okolicy, poeksplorować tutaj bardzo fajne, ciekawe lasy w tym Beskidzie Małym. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!